W tym wideo nauczysz się, jak zrobić wiosenne porządki w swojej głowie. Witam Cię bardzo serdecznie, tu Bea Bartlaj. W moim poprzednim wideo obiecałam Wam, że nakręcę dla Was film o wiosennych porządkach w głowie. Otóż pytacie mnie bardzo często, od czego zacząć, kiedy zacząć ten samorozwój, naukę i w ogóle, no, czy jest jakiś tam specjalny moment. Otóż nie, zacząć należy dzisiaj, tu i teraz i nie należy czekać na jakąś super okazję na to, żeby sobie zrobić porządek w głowie i porządek w swoim otoczeniu. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem robienia jakichś wielkich porządków przedświątecznych czy porządków raz w roku. Jestem wielkim zwolennikiem systematyczności i poukładania wszystkich spraw, ale oczywiście odpowiem Wam na pytanie, od czego i kiedy, od kiedy zacząć. Przede wszystkim chciałam Ci pogratulować, że się zdecydowałaś na zrobienie tych porządków. Metoda jest prosta, zaczynamy już tu i teraz. Ten porządek najlepiej zacząć od swojego biurka czy od swojego stołu, na którym pracujesz. Założę się, że są tam sterty papierów, jakieś bilety, oferty, reklamy, jakieś niepotrzebne rzeczy, stare bilety lotnicze, to wszystko jest wymieszane z rachunkami, jeszcze do tego stoją pewnie może jakieś kubki po kawie, po herbacie, jakieś długopisy, wszystko jest tam po prostu porozwalane. Jeżeli masz takie biurko, to metoda jest bardzo prosta. Podziel sobie to biurko na cztery części i wszystkie papierzyska, które się tam znajdują, podziel na kubkę papierów super bardzo ważnych, to jest druga kubka, mniej ważnych, po prawej stronie trzecia i czwarta u dołu, to jest kubka papierów nieważnych. I sam się zdziwisz, czy sama się zdziwisz, jak strasznie dużo tutaj na tej czwartej kubce znajdzie się rzeczy. W nich są właśnie jakieś reklamy, jakieś broszurki, zupełnie niepotrzebne rzeczy. Te wszystkie rzeczy od razu wstań i wyrzuć do kubła na recycling, tam, gdzie się wyrzuca papiery. Teraz wszystkie sprawy mniej ważne, polecam, żeby postąpić z nimi dokładnie to samo. I nie patrz na to, że te listy przyszły 3 miesiące temu, 2 miesiące temu, po prostu je wrzuć do niszczarki i je wyrzuć. Tutaj po lewej stronie ta kubka numer 2 to będzie kubka, na której leżą dokumenty tak zwane ważne. Przejrzyj te dokumenty bardzo ważne i upewnij się, że w tych dokumentach bardzo ważnych, znaczy nie, w tych dokumentach ważnych nie ma dokumentów bardzo ważnych i też tą kubkę zeszreduj i ją wyrzuć. Jeżeli są tam jakieś rzeczy, na przykład pierwsze wezwanie do zapłaty, jeżeli nie dałeś rady tego opłacić, drugie lub trzecie, to przyślą Ci upomnienie jeszcze raz. Także nie przejmuj się w ogóle tymi papierzyskami, wszystkie je zeszreduj i wyrzuć. Natomiast ta czwarta kubka, znaczy ta pierwsza w kolejności, o której mówiłam, z rzeczami bardzo ważnymi, no trzeba się tym po prostu zająć, tak? Jeżeli tam są jakieś na czerwono wezwania do zapłaty, jeżeli są jakieś mandaty nieopłacone, jeżeli są jakieś sprawy niecierpiące absolutnie zwłoki, to weź sobie tą kubkę papierów, otwórz sobie kalendarz, bo o tym uczyłam na moim blogu, przygotuj sobie listę zadań, wybierz sobie z tej całej kupy najważniejszą rzecz, którą trzeba załatwić najpilniej i potem po kolei w kalendarzu sobie to wszystko porozkładaj. Nie zapomnij potem oczywiście zachować dowodów płatności, bo mogą Ci się przydać i wszystko sobie powpinaj do segregatorów. Także mam nadzieję, że pomogłam Ci uporządkować na start Twoje miejsce pracy oraz to, jak z takiego stanu bałaganu przejść do układania listy zadań i zapisywania go do kalendarza. Doradzam jeszcze, żeby to biureczko może przetrzeć jakimś ładnym, pachnącym płynem, wywietrzyć pokój i zabrać się do dalszych działań. Jeżeli pomogłam Wam w jakikolwiek sposób w tym wideo, jeżeli myślisz, że pomoże ono komuś innemu, to bardzo Cię proszę, polub, podziel się, zostaw komentarz, a ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Twoje następne pytania. Tymczasem dziękuję bardzo, że oglądałaś moje wideo i do następnego razu.